dzisiejszy fragment Zienniczka pokazuje nam Faustynę szukającą swojego powołania. Jest na zabawie. Dzisiaj pewnie byłaby to jakaś dyskoteka. Tańczy, bawi się, ponieważ rodzice nie zgodzili się, żeby poszła do klasztoru. Czuje się wewnętrznie jakoś zdezorientowana, zagubiona. Ten śmiech być może jest pusty. Brakuje czegoś istotnego, co ją może głęboko uszczęśliwić. Nagle w tańcu widzi Chrystusa w koronie cierniowej i słyszy takie dziwny wyrzut. Dokąd będę cierpiał Ciebie i dokąd będziesz mnie zwodzić? I to jest moment, w którym Faustyna zdecyduje. Dłużej już czekać nie będzie. Nie może już dłużej odkładać tej decyzji. Udaje się z Łodzi do Warszawy, ale wcześniej idzie do katedry świętego Stanisława Kostki i tam leży krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. Mówi, że szarżało. Prawdopodobnie było gdzieś pod wieczór. I słyszy to wewnętrzne natchnienie, że ma udać się do Warszawy i wstąpić do klasztoru. I jak pisze, w jednej sukience, nie znając nikogo, nie znając Warszawy, jest jakby ogołocona. Nie ma żadnych zabezpieczeń, żadnej pewności, żadnych gwarancji. Nie zna nikogo, nie ma pieniędzy. Ale jedzie. I tam idzie od klasztoru do klasztoru, ale nikt jej nie przyjmuje. To nie te zgromadzenia, nie ten charyzmat. Faustyna miała być siostrą Matki Miłosierdzia. Zakonów jest wiele. Charyzmatów jest wiele. Ale dla konkretnego człowieka Bóg przewidział tylko jeden, słownie, jeden charyzmat. Jeśli Bóg kogoś powołuje na jezuitę, to nie powołuje go na franciszkanina. To zakon i to zakon. Nawet podobne śluby składają. Ale czym innym mają zajmować się franciszkanie, czym innym zajmują się jezuici? To jest bardzo ważny fragment Zienniczka, bo wszystko, co teraz przeżywamy, kult obrazu, koronka, Zienniczek, uroczystość Miłosierdzia Bożego, wszystko to jest konsekwencją tego rozeznania, tej decyzji. Wyszła z zabawy, poszła do katedry, upadła krzyżem i okazała posłuszeństwo Bogu. Tylko dlatego, że dała się prowadzić. Tak się składa, że dzisiaj Kościół czyta Ewangelię o powołaniu apostołów pierwszych. Piotr ma doświadczenie nieudanego połowu. Może to nie jest klęska, ale na pewno jest zmęczony, niewyspany, zły, rozżalony. Ponieważ wypłynął w nocy, wrócił z pustą łodzią i pustymi sieciami. Ale to ma swój sens. Bo właśnie w takim stanie spotyka go Jezus.
kiedy on ma wszystkiego dość, kiedy chce odpocząć i każe mu wypłynąć w to samo miejsce, ale w tym doświadczeniu będzie już obecny Jezus i będzie cudowny połów, być może największy w jego życiu. Sieci się rwą, łódź się zanurza. Takie bogactwo. I kiedy już przybyli do brzegu, kiedy można już ten cud jakby konsumować, kiedy można się cieszyć, część ryb zasuszyć, część uwędzić, część zasolić, część sprzedać, część rozdać. Teraz jest najważniejsze. Jezus mówi, a teraz to wszystko zostaw. O ile łatwiej jest zostawić pustą sieć i pustą łódź i brzeg, na którym nikt nie czeka. Otóż Jezus chce, żeby Piotr zostawił pełną łódź. W ten sposób wychowuje Piotra do całkowitej wolności. Człowiek ma być wolny i wobec klęsk, tego, co mu się w życiu nie udało, i wobec jakichkolwiek sukcesów, a nawet wobec cudów, mamy być całkowicie wolni. I całkowicie wolni wobec projekcji na życie, wobec własnych pragnień. Wy musicie na przykład badać, czy jesteście wolni wobec pragnień, jakie macie wobec swoich dzieci, synowych, zięciów, wnuków. Rodzice Faustyny nie wyobrażali sobie jej w klasztorze. A jednak Bóg ją powołał. Powoli zmierzamy też do tygodnia wychowania katolickiego, który będzie w kościele, do uroczystości wspominającej świętego Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży. To jest naprawdę ważne, jest, żeby modlić się, żeby młodzi ludzie rozeznawali swoje powołania, żeby żyli powołaniem, które Bóg dla nich przewidział. Kompletnie nie są ważne nasze plany. Pan Bóg ma plan najlepszy z możliwych. Faustyna będzie bardzo szczęśliwa tylko dlatego, że odkryje plan Boga. I te wszystkie odmowy wcześniejsze w klasztorach, kiedy jakby Bóg ją wyprowadził do wielkiego miasta, ale wydaje się, że jakby wyprowadził ją na pustynię. Tu zamknięte, tu zamknięte, tu jej nie chcą, tam jej nie chcą. To po co to wszystko? Jaki to ma sens? A jednak ma. Idzie na mszę i spotyka księdza, któremu w zakrystii opowiada swoje dotychczasowe przeżycie. I on odsyła ją na wieś, aby tam na stacji, w bezpiecznym miejscu, mogła przetrwać ten moment walki. Tak rodzi się powołanie. Każde. W bólach, w zmaganiu, w ogniu pytań, wątpliwości. To nie dzieje się spokojnie, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. To jest naprawdę walka. Przypomnijcie sobie, jakie mieliście wątpliwości, kiedy przyszło wam zdecydować. Małżeństwo,
z tym człowiekiem, z innym? Może twoje wątpliwości trwają do dzisiaj nawet. A może ustępują tak powoli, że to jednak jest twoje powołanie i że z tym człowiekiem, a nie z innym, który być może nie jest łatwy, może nawet jest trudny. Będziemy dalej czytać ten dzienniczek i zobaczymy wtedy tak jakby panoramę powołania jednego człowieka, co ona przeżywa. Także co przeżyła w relacjach międzyludzkich. To nie były łatwe relacje. Dzisiaj zapada decyzja. Faustyna podejmuje konkretną decyzję. I ta decyzja zmieni wszystko. Ta decyzja po prostu otworzy pewną drogę. Jeżeli kochacie swoich dzieci, swoich wnuków, to módlcie się, aby odkryły wolę Boga. Nie chciej narzucać swojego zdania, swoich projekcji. Niech idzie za głosem Boga, ale niech to będzie głos Boga.